Siema, tu Kleo, a to Google pyta. Jaki Kleo ma numer telefonu? 0700. Niezbyt skomplikowany, bo to jest taki numer, który mam od, wyobraźcie sobie, jak tylko dostałam telefon po raz pierwszy, czyli bardzo dawno temu. Ale i tak wam nie powiem. Dobra. Jaki Kleo ma telefon? Co wy z tymi telefonami? Co ja pracuję? Gdzie ja pracuję? Jakiej sieci komórkowej, czy co? No nie będę reklamować, ale na pewno nie ten najpopularniejszy, co wszyscy chcielibyście go mieć, a wcale nie jest taki fajny, jak myślicie. O, domyślcie się. Jaki Kleo ma kolor oczu? W zależności, jakie pada światło, to szaro, szaro-niebieski, coś takiego. Jaki Kleo lubi kolor? Właściwie chyba ostatnio czarny, jak widać, ale jestem bardzo kolorowym dzieckiem i lubię pstrokate kolory i w zależności od humoru. Kiedy Kleo ma urodziny? No nie wiecie, kiedy mam urodziny. No wstyd. 25 czerwca. Raczek, moi drodzy. Kiedy Kleo ma imieniny? 21 sierpnia. Ale jestem taka mniej imieninowa, bardziej urodzinowa. Kiedy Kleo ma koncert? Który? Jakby, bo jest ich trochę dużo. Ale na wszystkie koncerty i wszystkie daty koncertów możecie poznać u mnie na mediach społecznościowych, bo tam wszystko wrzucam, więc zaglądajcie na bieżąco. Kiedy Kleo wyda nową płytę? Kleo wydaje nową płytę... Kłaczek. Winylową. Przez pandemię niestety nam się to wszystko cofnęło i troszeczkę się opóźniło. Natomiast na pewno w tym roku ją usłyszycie, wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. Ile Kleo? Tylko nie ile ma lat. Ile ma lat? No wiecie co? Po pierwsze, kobiet o wiek się nie pyta, a po drugie jestem wampirem i nie mam wieku. Jedziemy dalej. Ile Kleo ma dzieci? Muzycznych bardzo dużo. Muzycznych bardzo dużo, już niedługo nowe piosenki. Ile Kleo bierze za koncert? Bierze za koncert? Nie wiem, zadzwońcie do mojego menadżera. Numer na stronie. Ile Kleo po... co? Podstała? A nie, przepraszam, dostała za reklamę Media Expert. Wiecie co? Co wy z tymi... Po pierwsze, nieładnie zaglądać do czyjegoś portfela, a po drugie, dla mnie pieniądze to jest efekt uboczny mojej pracy. To, co ja robię, to jest moje największe marzenie, które się spełniło, mogę się realizować i uwierzcie mi, przysięgam, że ja nawet nie wiem, ile ja mam na koncie. Nie wiem, tylko robię przelewy, bo buduję studio nagraniowe i po prostu kupę hajsu wydaję na nie. Jedziemy dalej. Ile Kleo zarabia w minutę? Jezusie Mario. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, ale mówię wam, nie przeliczajcie tego tak. Czy Kleo ma dzieci? No mówiłam już, muzyczne, bardzo dużo, sprawdzajcie. Czy Kleo ma męża? Jeszcze nie ma, natomiast na razie i tak nie mam czasu na męża. Mój partner ledwo żyje z tą świadomością. Czy Kleo jest z Dawidem Kwiatkowskim? Tak, jest z Dawidem Kwiatkowskim. Przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy bratnimi duszami i to jest właśnie tak, że czasami w życiu się znajduje tą właśnie osobę, tą bratnią duszę, czyli to jest tak, że spotykacie pierwszy raz osobę i myślicie sobie, Jezu, ja chyba tą osobę znam już. Znaczy czuję się, jakbym znała ją od lat. I tak miałam właśnie z Dawidem, mam do tej pory. Czy Kleo wierzy w Boga? Tak, wierzę. Jest to taka moja przestrzeń, bardzo taka prywatna. Źle to brzmi, że nie jestem osobą praktykującą, ale większą jakby taką siłę i łączność z Panem Bogiem mam tutaj w serduszku. Czy Kleo ma doczepione włosy? Tak! Dlatego, że gdybym nie doczepiała tych włosów, to taki ogon sięgałby mi do kostek. Wyjaśnijmy to raz na zawsze, okej? Okay? Ariana Grande też ma doczepione włosy i Beyoncé też ma doczepione włosy. Takie jest życie, przyzwyczajcie się do tego. Moi drodzy, czy Kleo ma rodzeństwo? Tak. Mam rodzeństwo, mam brata bliźniaka, Piotra. Pozdrawiam cię serdecznie, mój braciszku. Lecimy dalej. Czy Kleo jest w ciąży? Nie wiem, chyba jeszcze nie. Czy Kleo pali papierosy? Nie, fujka. Kiedyś, przyznam, kiedyś próbowałam, ale jest to dla mnie paskudny nauk.